No, w sumie zasłużone oklaski. Witam Państwa w kolejnym podgadobiciem pytań! Zespół Kwintet wita razem ze mną! W dzisiejszym odcinku gościć będziemy gościa... Gościć gościa zza oceanu, a jest nim pani Britney Spears! Zapraszamy! Zaraz, chwileczkę. Kto pan jest? Miała być Britney! Mścisław Wódecki do usług. Ale ja pana nie zapraszałem. Pozwoliłem sobie się sam zaprosić do pana programu, bo słyszałem, że jest taki popularny i wszyscy moi znajomi, którzy już u pana byli, sobie chwalili gorąco występ, jak i pana erudycję również. No dobra, niech już pan zostanie. To niech nam coś pan opowie. No, mogę wiele, wiele ciekawych historii opowiedzieć, bo już 75 lat mojej pracy twórczej stuknęło 12 lat temu. No i tak czekałem, nikt mnie nie zaprasza, a to jest przez... Prawie 20 koncertów mam na swoim koncie, to mam się czym pochwalić. Zaraz, 75, 12, to pan ma już 93 lata pracy twórczej? No bez mała, panie Andrzeju. Tak, to może nam pan opowie, jak się zaczęła pana przygoda z muzyką? No, to już było tak dawno, że nie pamiętam. Aha, a coś mi się taki przypomina, że pan w takiej bajce jeszcze przedwojennej o mówkach czy chaboszczach podkładał muzykę? Przede wszystkim to była bajka o osach i bąkach, a tam scenariusz, muszę powiedzieć panu, że na samym początku to sam Goebbels pisał. I Duce. A propos bąka, to coś mi się przypomniało. O, to mi przypomniało, że tu kiedyś w początku kariery jeszcze takie zdarzenie po jednej suto zakrapianej libacji. Miałem podobnie brzmiący głos. Taki głos miałem wtedy. Gardłowy taki. Aha. Bo wie pan, przyszedł pan tak z zapowiedzi, to ja nie mam przygotowanych pytań. To może niech coś pan opowie tak od siebie. No dobrze, to ja też tak bez przygotowania w takim razie powiem. Co tu powiedzieć? No nie, no to powiem panu, moja matka też piła. I dużo. A nie, zaraz. Nie, wie pan co, to się wykasuje. Muszę pana poinformować, że w tym programie ja decyduję, co się wykasuje. No dobrze, to niech zatem zostanie. To i co się ojcu powiem? Ojciec był osiarzem. Jeszcze po dziadku takie odziedziczył hobby. To jest to samo, co pszczelarz, tylko osami się zajmuje i ja też, powiem panu, takie hobby troszkę mam. Nawet pozwoliłem sobie tutaj ze sobą swój pełen os przynieść, żeby zaprezentować państwu, że ja się z nimi lubię, tak jak i one się lubią ze mną. Oj, taki mogę zrobić też i nic mi nie zrobią. O kur... A! O A! Kur... A! Ja pierd... Przerwa reklamowa! Przerwa reklamowa! Masz biegunkę? Zażyj Srakostop! Nie zawsze skutkuje, ale ma pyszny czekoladowy smak! Widzi pan? Zero wdzięczności. Ja jej do telewizji przyniosłem, a oni mnie tak urządziły, no. Cały spuchłem, widzi pan? Nie, nic nie widać. Tak? Naprawdę? A no to mnie pan uspokoił. No bo jeszcze prosto po pana programie jadę tam do tego radia, aleluja, bo tam mnie zaprosi... Znaczy, sam się zaprosiłem. Znaczy, zaproszę się dopiero, proszę. No, bo jakoś będzie. No to niech mi pan powie... Albo nie, niech pan nie mówi. Nie, to ja już powiem, dobra? Zaraz, szybko, zaraz. No jechałem tu z autobusem, jechałem z tymi osami swoimi, nie? I pan obok siedział, miał psa.
I ten pies na moje osy, tak, a ja wziąłem i tak, tym słoikiem, bo tak, pierdzielił na sam koniec autobusu. Taka wesoła historia. A w dupie mam rozmowę z panem. Miała być bytnej. No jakoś sobie chyba tu bez pana strzelby też poradzimy. To może coś opowiem. Albo nie, albo lepiej zaśpiewam. Zaśpiewam wam taki przebój, droga publiczności, z pierwszej płyty, z 32 jeszcze. Wieżowce, Good Night Free. Corocznie w centrum są festyny, parada i zamachy bombowe. W telewizorze delfinum, The Ultimate MacGyver, kolorowe. Wieżowce, Good Night Free, li. Pan Bin Laden z Iraku mieszka w baraku, więc wieżowce, Good Night Free. Wieżowce, Good Night Free. Już się jeden w drugim tli. Pan Bin Laden rozniósł swój barakobus, tak się cieszy, że wieżowce, Good Night Free. A teraz lecimy na jednego. A teraz wieżowce, Good Night Free. A teraz lecimy na drugiego. A teraz wieżowce, Good Night Free! Jest gdzieś, lecz nie wiadomo po co. Osado najbogatszej! Nie pewnie. Na tańce aż mi bolą kolana. Na śniadanie była kaszana i kaszamanna o smaku banana. A na drugie śniadanie było więc ostatnie, a karp pływał w panie. A ten trawa zimna to jest to oraz naturalny stolec, o! I jak się zdrowo żywi, to te czasy można wypić. Ale wcale niekoniecznie trzeba się żywić, żeby z niebie pić. Od czasu do czasu dano na ten przykład kleje regularnie. W ogóle się nie żyje, dlatego jestem chudeczki. Mój ojciec też mał, bez